Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca. Wtedy będą pościć. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. I wtedy wielu ludzi robi tak. A jak ksiądz zaczyna krzyczeć, to wielu się burzy, gorszy. Niektórzy wychodzą. Gdybyście wy na mnie krzyczeli, to by też mi się nie podobało. Kiedy krzyk jest uzasadniony? Kiedy dobrze zareagujemy na krzyk? Wyobraźcie sobie, że wyjeżdżam samochodem na wstecznym, puszczam sprzęgło, rura, gaz do dechy, a za mną stoi dziecko. Wtedy byście krzyczeli: stop, hamuj! Bo widzicie, że śmierć nadchodzi, że kalectwo nadchodzi, że się zaraz stanie zło. Dzisiaj Bóg mówi do proroka w pierwszych słowach: krzycz na całe gardło, nie przestawaj, wrzeszcz. Dlaczego? Bo się zło dzieje. Bo walą pięścią, bo krzyczą, bo niby poszczą, niby się modlą, niby są pobożni, a oszukują, kradną, zdradzają, zabijają, czynią tyle zła. I Bóg mówi: krzycz do proroka, wrzeszcz, niech mają cię za wariata, ale nie ignoruj, bo właśnie ktoś ginie, po prostu ginie. Zobaczcie, że tak jak w pośpiechu, gdyby tam za samochodem stało to dziecko, przez pośpiech możemy człowieka zranić, zabić, przez nieuwagę, przez to, że nie zauważę, przez to, że mnie nie dotknie. Dokładnie tak jest, możemy człowieku zadać śmierć duchową. Przez nieuwagę, przez pośpiech. Zobaczcie, ile przez pośpiech my ranimy, potrafimy zranić człowieka. Przez pośpiech nie zauważyć jego potrzeb, jego bólu. Przez pośpiech jego cierpienia. Przez fałszywą, lewą pobożność, mówi dzisiaj prorok Izajasz. Wy pościcie, wy się modlicie, a w tym samym momencie oszukujecie, kłamiecie. Bóg mówi: ja nie chcę takiego postu. Weźcie sobie się wypchajcie z tym postem. Kija to warte, mówi Bóg. Kija warte są wasze zewnętrzne, religijne ryty, jeżeli temu nie towarzyszy prawdziwa odnowa ducha, jeżeli serce nie zaczyna mnie niepokoić, boleć. Jeżeli nie mam wyrzutów sumienia w wielkim poście, a tylko chodzę głodny, to jest kija warty ten post. Kija warte jest twoje chrześcijaństwo, jeżeli nie zauważasz cierpienia drugiego człowieka, jeżeli cię nie poruszają jego łzy. Kija to wszystko warte. Kija warta jest nasza pobożność, jeżeli my się modlimy za ubogich, a przyjdzie tu ktoś, kto zacznie marznąć, kto wyjdzie stąd z niczym. Bóg nam pokazuje cierpienie drugiego człowieka. Bóg będzie stawiał nam wobec nas kogoś, kto cierpi, żeby to cierpienie nas niepokoiło, żeby nas wytrącało, żeby nas wyrzucało z naszej kanapy, jak mówi papież Franciszek. Abyśmy nie mogli spać spokojnie.
I dlatego mówi prorokom, krzycz na całe gardło, wrzeszcz, bo właśnie ktoś ginie, umiera. I to jest też nasze zadanie, nas chrześcijan, bardzo niepopularne, bardzo trudne, od czasu do czasu krzyknąć na ten świat. Nie wiem, czy czytaliście ostatnią encyklikę papieża Franciszka. Ile krzyku, ile wołania o tych, których odtrącono. I to nie chodzi tylko o takich biednych, którzy w śmietnikach grzebią. A na przykład mówi o seniorach, o ludziach starszych, pozostawionych przez COVID gdzieś tam, o zamykanych w domach, których nikt nie odwiedza. Tych wszystkich ludziach w DPS-ach, którzy umierają w totalnej samotności. On mówi o młodych ludziach, których na Messengerach, na Facebookach poraniono, pozabijano, bo ich się kaleczy. On mówi o fali nienawiści, która płynie w internecie. Mówi, ktoś cierpi. I my chrześcijanie wobec takiego zła powinniśmy krzyczeć. Krzyczeć słowami pełnymi miłości. Ratować tych ludzi. Czy są wierzący, czy niewierzący. Wszystko jedno. To nie ma najmniejszego znaczenia. Krzyczeć, ratować. I być może bliska nam osoba na samym początku tego Wielkiego Postu musiała tak ucierpieć. Być może po to Pan zrzucił ze schodów swojego sługę, aby nam pokazać cierpienie. Żeby powiedzieć, cierpienie dotyka moich najbliższych, moich najważniejszych, dotyka cierpienie. Ratujcie ich. Jesteśmy ciałem Chrystusa, jesteśmy jakby przedłużeniem Bożej opatrzności. Tego Bóg chce. Czas Wielkiego Postu to nie jest czas modlitwy, to nie jest czas postu, to jest czas pełny miłości. My mamy wzrastać w miłości. Jak to zrobić? Nie da się zrobić tego inaczej. Trzeba prosić Boga. Dotykaj mojego serca. Niepokój moje serce. Poruszaj je. Nagiego, którego ujrzysz, mówi Izajasz, przyodzień. Pierwszy nagi w Biblii to jest ten, który zgrzeszył. Adam. On mówi, ja jestem nagi. I to jest ten najbardziej cierpiący człowiek. Ten, który zgrzeszył. Ten, który potrzebuje Twojego przebaczenia. Ten, który potrzebuje, abyś mu powiedział, przebaczam, kocham. Nadal kocham. Nagi jesteś Ty. Kiedy zgrzeszyłeś. I być może potrzebujesz powiedzieć, wybacz mi. Proś Ducha Świętego, aby się dział ten cud.